Dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa witam na kolejnym, 13. już spotkaniu z cyklu Czy Bóg zachowa swoich? Bóg zachowa swoich. Dzisiejszy temat to podtytuł Jest to niemożliwe, żeby można było stracić zbawienie, ponieważ jestem bezpieczny w zmartwychwstałym życiu Chrystusa. No może ładniej, bezpieczny w Jego zmartwychwstałym życiu. A więc, jeżeli prawdą jest, że Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał, a chrześcijanin jest ukryty w Chrystusie, to zbawienie jest nieutracalne. I skoro wiemy o Panu Jezusie, że Chrystus umarł na krzyżu, a gdy Chrystus umarł na krzyżu, to każdy chrześcijanin umarł razem z Chrystusem. I z tego jest oczywisty, prosty, zrozumiały wniosek, że skoro Chrystus zmartwychwstał, to razem z Nim zmartwychwstał chrześcijanin. Czyli można by to tak sformułować, wprost jako równanie. Chrystus umarł na krzyżu, wierzący umarł na krzyżu, a więc z tego wynika, że Chrystus zmartwychwstał, a więc wierzący zmartwychwstał razem z Nim. Jest to częścią wspaniałego Bożego planu odkupienia. I takie zjednoczenie albo identyfikacja chrześcijanina z Chrystusem dotyczy nie tylko Jego śmierci, ale również Jego życia. I może na początek przeczytajmy z Rzymian 6 rozdział. Rzymian 6 rozdział. Ósmy werset. Jeśliśmy tedy z Chrystusem umarli, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć mu więcej nie panuje, bo iż umarł grzechowi, raz umarł, a iż żyje, żyje Bogu. Tak też i wy rozumiejcie, żeście wy umarłymi grzechowi, aleście żywymi Bogu w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Albo z nowszego przekładu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy, wiedząc, że z martwych wzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I to jest bardzo proste słowo, które jednoznacznie pokazuje nam to równanie. Ale to równanie też jest w innych miejscach. Efezjan, 2 rozdział. Efezjan. 2 rozdział od 5 wersetu. I gdyśmy byli umarłymi w grzechach, ożywił nas pospołu z Chrystusem i pospołu z Nim wzbudził i pospołu z Nim posadził na niebiesiech w Chrystusie Jezusie. Albo z nowszego przekładu. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich, w Chrystusie Jezusie. Czyli chrześcijanin jest już osadzony w Chrystusie Jezusie w okręgach niebiańskich. Ja co prawda ciałem jestem jeszcze tu na ziemi, ale w rzeczywistości cały jestem, gdzie w niebie, tam jest moja siedziba. Jest to niezrozumiałe ludzkim rozumem, ale tak objawia to Słowo Boże i tak to widzi Bóg. I skoro mamy takie proste prawdy przedstawione w Słowie Bożym, możemy wierzyć Bogu, że On się nie pomylił, bo On zna prawdę. Łatwo więc zrozumieć, że zmartwychwstałe życie Chrystusa jest życiem niekończącym się, ba,
ono nawet nie ma początku, tak? Bo życie wieczne nie ma początku ani końca. Wieczny znaczy ponadczasowo istniejący jeszcze przed początkiem i daleko, daleko poza końcem. Czyli łatwo więc rozumiemy, że skoro mamy takie życie, to ono jest życiem niekończącym się. I Pismo Święte jednoznacznie, chwalebnie oświadcza, że Chrystus umarłszy jeden raz, tak, jeden raz, nie więcej niż raz, jeden raz, nie umiera więcej, lecz żyje na zawsze. Dzięki takiej wielkiej, obfitej, niedoścignionej łasce Bożej, wspaniały ten fakt jest również cudownie prawdziwy dla chrześcijanina. I także każdy chrześcijanin, nawet najsłabszy, najmniej wierny chrześcijanin, ma udział w niekończącym się życiu zmartwychwstałego Chrystusa. I tutaj Galacjan, drugi rozdział, myślę, że nam to jako ilustracja może posłużyć. Galacjan, drugi rozdział, drugi werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, a żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus, a to, że teraz w ciele żyję, w wierze w Syna Bożego żyję, który mnie umiłował i wydał siebie samego za mnie. Galacjan 2, rozdział 20, werset w nowszym przekładzie. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Bardzo proste słowa, które potwierdzają nam tą zależność. I musimy pamiętać o tym, że Słowo Boże jest taki amen i tu nie ma miejsca na nasze kombinacje czy lęki i nie musimy się lękać czegoś, co sobie sami wymyśliliśmy. Są realne, rzeczywiste problemy, które Bóg jednoznacznie w Słowie Bożym nam pokazuje jako zagrożenia i tych zagrożeń powinniśmy się obawiać. Jednym z takich zagrożeń jest to, że człowiek niedostatecznie ufa mocy Bożej i zaczyna myśleć tak jak Piotr, że to od niego zależy, czy będzie chodził po wodzie. A przecież to jest całkowicie umiejętność będąca cudem Bożym. Nikt z nas nie umie chodzić po wodzie. Jeżeli myślisz, że od ciebie zależy, czy utracisz zbawienie, czy nie utracisz zbawienia, to znaczy, że myślisz, że to od Piotra sprytu zależało, czy on może chodzić po wodzie. Wiem, że tak nie myślisz, ale to jest podobnie głupie i niemożliwe. Zbawienia utracić się nie da. Zbawienie jest nieutracalne, jest oparte na wierności Bożej, a on nigdy nie zawodzi. I tutaj jednoznacznie jeszcze z Rzymian 6, rozdział 23, werset weźmiemy sobie pod uwagę. Więc musimy zwrócić szczególną uwagę, że gdy Pismo mówi o nowym życiu wierzącego, określa to nowe życie jako dar, jako prezent, jako bezpłatny, nienależny prezent. Nigdy Pismo Święte nie sugeruje, że ten bezcenny dar wymaga jakiejś pracy z naszej strony, jakiejkolwiek zasługi z naszej strony. Zawsze życie jest pokazane jako dar Bożej miłości, jako dar Bożego miłosierdzia, jako dar Bożej łaski, niezasłużonej życzliwości, niezasłużonego zmiłowania nad nami. Rzymian 6, rozdział 23, werset mówi takie słowa. Ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 6,23 w nowszym przekładzie. Lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Widzimy, że to jest prezent, jest to niezasłużone, całkowicie niezależne. Ja jako niemowlak się urodziłem i to nie ja decydowałem. Nie zależało to od moich zasług, czy się urodzę. Dar życia dostałem od Boga przez rozporządzenie w pewnym sensie rodziców,
Ale to mojego działania w tym żadnego nie było. Nie mam na to żadnego wpływu. Ani moje dobre uczynki w fazie przedniemowlęcej, ani w trakcie, jak byłem niemowlakiem, jak kopałem mamę brzuch. No to przecież to jedynie, jeżeli byśmy doszukiwali się jakiegoś mojego dobrego uczynku w czasie przed porodem, to ja sobie tylko grabiłem gniew na dzień po porodzie, tak? No, niemowlak nic dobrego nie wywołuje w rodzicach obiektywnie. Oni go natomiast kochają i są nim zakochani, i miłość przykrywa mnóstwo grzechów. A to jest przecież słaby obraz, bo my jako ludzie, jako grzesznicy, nie umiemy kochać właściwie ani pełny sposób, a mimo to nawet tego niemowlaka większość rodziców oczekuje z radością i kocha go. Więc tutaj dar życia jest zawsze życiem, które jest prezentem. A to, które mamy od Boga życie, to jest życiem wiecznym, niekończącym się, nie mającym początku. I podobnie nie jest ono osiągalne w przyszłości, to życie. Jest ono posiadane w teraźniejszości. Tak jak natychmiast zdejmowany jest z nas brzemię, ciężar grzechu, taki balast grzechu, tak samo natychmiastowy jest dar życia wiecznego. To się od razu po prostu staje częścią dziecka Bożego. Nieutracalne zbawienie, kto jest zbawiony, jest na zawsze zbawiony, raz zbawiony, na zawsze zbawiony. I tutaj od razu się narzuca 3,16 Jana. To jest znany werset, natomiast nigdy dość go przytaczać. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jana 3,16 lub z nowszego przekładu. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jednoznacznie widzimy. Kto wierzy w Pana Jezusa, ma życie wieczne, nieutracalne życie wieczne, które jest niezależne od naszych uczynków, naszego sprytu, naszego intelektu, naszych umiejętności. Jest to całkowicie niemożliwe, żeby na to życie zarobić. Jest to całkowicie Boża łaska, niezależna od ludzkich uczynków. Jest niemożliwym pojąć, jak życie wieczne może być kiedykolwiek zakończone. No jest to niemożliwe i tak nie jest. Nie jest możliwe, żeby zakończyć po prostu życie wieczne. To jest kluczowa kwestia. Więc tutaj bezpieczny w jego zmartwychwstałym życiu wynika po prostu z tego faktu, że Pan Jezus Chrystus umarł za nas, a my razem z Nim zmartwychwstał, a my zmartwychwstaliśmy, razem z Nim zmartwychwstaliśmy. I jeszcze jest tutaj powiązane z tym zagadnienie dwóch Adamów. Już o nim wspominałem wcześniej. I do tej pory w zasadzie nie wyjaśniałem tego i wcale nie jestem pewien, czy teraz też dam radę wyjaśnić, ale naszkicuję częściowo ten problem. O pierwszym Adamie mówi się, że on jest przodkiem. Przodkiem wszystkich w starym stworzeniu. Stare stworzenie, które po prostu teraz mamy, to jest stare stworzenie. I on, ten Adam stary, nie przetrwał próby w Edenie. On reprezentuje mnie jako człowieka będącego częścią starego stworzenia i ciebie jako będącego częścią starego stworzenia. To o ubranie nie byłoby potrzebne, gdybym był już częścią tym ciałem w nowym stworzeniu. To ciało będzie mi towarzyszyć aż do momentu, kiedy umrze albo będzie zabrane do nieba, ale w momencie, kiedy będzie zabrane do nieba, będzie przemienione w ciało będące już częścią nowego stworzenia. Więc ciała mamy jeszcze według tego starego stworzenia po Adamie. A więc w tym momencie, jeżeli popatrzymy na to, to widzimy, że Adam reprezentuje cały świat, w tym każdego z nas, i ciebie, i mnie. I
Możemy taką zasadę znaleźć w Hebrajczyków, 7 rozdział. List do Hebrajczyków, 7 rozdział. Dziesiąty werset. Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszedł na jego spotkanie. Jeśli tak można powiedzieć, w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę, był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszedł na jego spotkanie. Warto przeczytać sobie ten fragment szerzej, ale tam jest widoczna zasada, że ktoś, kto żyje dużo, 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 dużo później, był w lędźwiach swojego pra-pra-pra-pra-pra-pra-ojca. Ja byłem w lędźwiach praojca Adama w momencie, gdy Adam zgrzeszył. Ty byłeś w lędźwiach praojca Adama w momencie, gdy on zgrzeszył. I tak więc Adam był reprezentantem całego starego stworzenia, gdy przechodził próbę i skutki jego działania obejmują wszystko. I Bóg powiedział, gdy tylko zjesz z tego drzewa, na pewno umrzesz. I kiedy Adam zjadł, sprowadził śmierć na stare stworzenie. I każdy, kto narodził się od tamtej pory, znajduje się w stanie bankructwa, upadku. I jeżeli tak, to jak możemy zauważyć, to jest po prostu konsekwencja tego, jakiego mamy praprzodka. Dzisiaj dostrzegamy tą zasadę w życiu codziennym nawet, że dziecko z bogatego domu odcina kupony tego, że jest z bogatego domu. Dziecko z biednego domu bardzo często ma za sobą jak taki na łańcuchu puszkę, na ogonie pies, kiedyś się znęcano tak nad zwierzętami. I tak samo ten biedny człowiek, który urodził się w biednym domu, ciągnie za sobą ten balast. Co prawda przez nasz postęp socjalno-ekonomiczny ten drugi przypadek często jest niwelowany, jeżeli ten człowiek chce podjąć walkę, ale kiedyś tak nie było. Zgodnie z prawem naturalnym po prostu po przodkach się dziedziczy złe dziedzictwo. Tak? Więc tutaj my po Adamie takie dziedzictwo odziedziczyliśmy. I kiedy Adam zjadł ten owoc, to sprowadził śmierć na stare stworzenie. Można to też trochę porównać do choroby genetycznej. Są choroby genetyczne przekazywane z rodziców na dzieci. Ale one są niezależne od tych, którzy je nabyli. Lub być może są zależne, może czegoś nie doczytałem. Natomiast są też choroby zakaźne, które jeśli rodzice je mają, to przekażą je na dzieci. Jeśli matka ma jakąś chorobę zakaźną, to bardzo często już dziecko w łonie matki tą chorobę ma. I to jest podobne trochę do tej konsekwencji grzechu po Adamie. Adam po prostu stał się śmiertelną istotą. I tą śmiertelność przekazuje z pokolenia na pokolenie. Między innymi ja też biologicznie nie jestem przystosowany do życia nieskończonego, wiecznego, tylko moje ciało obumrze. Obumrze albo będzie wzięte wcześniej. Na razie obumiera, na razie się tym zajmuje. Więc w tym momencie każdy, kto narodził się od tamtej pory, znajduje się w stanie upadku, tak jak jego praprzodek, czyli Adam. Nikt oprócz Pana Jezusa nie urodził się bez tego obciążenia. Gdyż tylko Pan Jezus urodził się w nadprzyrodzony sposób, tak więc jako stare stworzenie wszyscy jesteśmy martwi i zgubieni. I jeśli by tak zostało, to po prostu byłaby katastrofa, ale pojawił się Pan Jezus Chrystus, który jest nam znany ze Słowa Bożego jako Słowo. Jest On żyjącym Słowem i On jest bez grzechu.
Adam został stworzony bez grzechu, ale upadł. Pan Jezus przyszedł bez grzechu, narodzony z dziewicy, poczęty z Ducha Świętego i wiedząc o tym, że ludzie byli w śmierci, poszedł do nich w śmierć na krzyż i potem powrócił z martwych. I wstał z martwych. Jednak Pismo, jak czytaliśmy dzisiaj, uczy, że nie wstał z martwych sam. Bóg razem z nim ożywił wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa. Tak jak kiedyś należeliśmy do rasy pierwszego Adama, tego umierającego, teraz staliśmy się, ci, którzy wierzą w Pana Jezusa, nowym stworzeniem. Jaki stosunek do nas w dzisiejszych czasach w związku z tym ma Bóg? Osobiście Bóg. Czy mówi nam, żebyśmy się zachowywali, bo inaczej znowu umrzemy? Nie, już całkowicie Pismo zmieniło narrację. Inaczej Pismo się do nas zwraca. I Bóg stawia nas o wiele wyżej niż pierwszego Adama. Pierwszy człowiek nie miałby szans być tak wysoko, chyba że stałby się po prostu nowym stworzeniem przez nowo zrodzenie. Bóg wraz z nim wzbudził i wraz z nim posadził nas w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Czytaliśmy z Efezjan 2:6. Więc widzimy jednoznacznie. I gdyśmy byli umarłymi w grzechach, ożywił nas pospołu z Chrystusem i pospołu z nim wzbudził i pospołu z nim posadził na niebiesiech w Chrystusie Jezusie. To jest to, co Słowo Boże ma nam do zakomunikowania. I ponieważ jesteśmy nowym stworzeniem jako chrześcijanie, nie możemy się już zgubić. Byliśmy zgubieni, bo nasz praprzodek umarł i pociągnął nas za sobą. Jako nowe stworzenie moglibyśmy upaść tylko, gdyby Chrystus upadł. Chrystus upadł, a Chrystus nie upadnie. I gdyby Chrystus upadł i pociągnął nas za sobą, ale to jest niemożliwe. Dzięki Bogu Pan Jezus jest teraz na tronie, gdzie posadził go Ojciec i gdzie odbiera chwałę za dokonanie doskonałego dzieła odkupienia i uświęcenia. I tutaj taka historia z gruntu zborowego, która gdzieś tam jest zasłyszana, więc może być tak, że ona jest nieprawdziwa. Natomiast nosi znamiona prawdziwości i ci, którzy ją opowiadali, to twierdzili, że to jest zdarzenie rzeczywiste. Ale potraktujmy to jako historyjkę, która nie musi być prawdziwa, ale która ilustruje nam coś. Więc ten wierzący, o którym teraz chciałbym powiedzieć, nawrócił się i dajmy mu na imię Lucjan. I ten Lucjan bardzo się bał, że pewnego dnia może popełnić wielki grzech. Bał się panicznie. I tak panicznie się bał, że po prostu myślał, że popełni kiedyś wielki grzech, który odbierze mu zbawienie. I kiedyś na zgromadzeniu, na nabożeństwie, na spotkaniu wierzących, na grupie biblijnej, nieważne gdzie to umieścimy, usłyszał rozważany właśnie z Kolosan, bo Kolosan wtedy było studiowane, trzeci rozdział, usłyszał takie słowa z listu do Kolosan, trzeci rozdział, to był trzeci rozdział, trzeci werset. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Umarliśmy jako chrześcijanie, a życie nasze jest wraz z Chrystusem ukryte w Bogu. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte razem z Chrystusem w Bogu. I to spowodowało, że krzyknął z radości, co mu się wcześniej nie zdarzało, bo był osobą raczej spokojną,
ale to było dla niego tak ważne, że nie mógł się opanować. I ponieważ miał doświadczenie w łowieniu ryb i widział nieraz akcję taką, że ktoś wypadł za burtę i utonął albo zachłysnął się wodą i trzeba było go ratować, to skojarzyło mu się to z jego wykonywanym przez niego zawodem. I to od razu mu nasunęło takie pytanie. Czy widział ktoś kiedyś, żeby człowiek utonął, mając głowę tak wysoko nad wodą? Odnosił się oczywiście do tych słów. Wraz z Chrystusem w Bogu. Ukryte jest życie wraz z Chrystusem w Bogu. Wraz z Chrystusem nasze życie jest ukryte w Bogu. I to właśnie wywołało pieśń pochwalną tego człowieka. I czy widział ktoś, żeby człowiek utonął, mając głowę tak wysoko nad wodą? Ponieważ jesteśmy złączeni z Chrystusem, jesteśmy nowym stworzeniem i dlatego po prostu nie możemy stać się znowu zgubionymi grzesznikami. Wszystko stało się nowe. Wszystko to, co dotyczy wieczności, jest związane z tym, że jesteśmy nowym stworzeniem jako chrześcijanie. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. I to obiecuje Pismo Święte. Więc wtedy jesteś zbawiony raz na zawsze, nieutracalnie, co Słowo Boże jednoznacznie wykazuje na wielu miejscach. Jeśli nie masz Nowego Testamentu, napisz do mnie. Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów lub telefon 739 089 088 albo e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Zachęcam do kontaktu. Możesz zadawać też pytania. Z Bogiem.